Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie po raz pierwszy pozycję od wydawnictwa Labrum. I od razu zaczynamy od czegoś co nie ukrywam już od jakiegoś czasu chodziło mi po głowie, aby poznać. Dodatkowo właśnie nabrałem chęci kiedy podczas zeszłorocznego festiwalu w Łodzi Właśnie jeden z przedstawicieli wydawnictwa opowiadał m.in. o historii starych zgredów. No, może ja nie jestem jeszcze takim starym zgredem, ale coraz mi bliżej niż dalej w sumie do nich, chyba. O czym jest ta historia? Zaraz Wam opowiem. Przede wszystkim warto dodać, że Wilfried Lupano oraz Paul Curie odpowiadają za e, tąże pozycję. Jednego i drugiego możemy kojarzyć tak naprawdę z Relaksu, który zresztą też e, jest wydawany przez wspomniane przeze mnie wydawnictwo, ale akurat w przypadku LuPano możemy też mówić o serii Azymut, którą e, obecnie wydaje wydawnictwo Kurc. Co do samych tytułów, Tom Pierwszy, ci, którzy jeszcze żyją, oraz drugi Bony and Poirot. Zarówno pierwszy, jak i drugi tom możemy kupić tak, jak ja tutaj mam w miękkiej oprawie, ale jest też dostępny troszkę droższy wariant w twardej. Nie do końca wiedziałem, czego się mogę spodziewać, na pewno w przypadku rysownika, bo o ile lupa, no, no scenarzysta kojarzony przeze mnie, to tyle ten drugi. To trochę taka była niewiadoma. Widziałem jakieś przykładowe screeny, które od czasu do czasu gdzieś są rzucane, jak w przypadku większości komiksów, ale to właśnie to, kiedy możemy zobaczyć sobie zawartość, wtedy tak naprawdę ocenimy jakość komiksu. No bo jednak ja dalej będę podtrzymywał to, że komiks to przede wszystkim wizualna uczta. A jeżeli do tego dochodzi fajna historia, no to wtedy mamy rewelacyjne połączenie. Co do odpowiedzi, jak jest w przypadku tych właśnie dwóch tytułów i jednej historii, którą tutaj dostajemy, zaraz się dowiemy. Przede wszystkim prezentacja. Jest to no, taki nazwijmy to większy format. Zeszytówkę mielibyśmy mniej więcej taką, więc sami możemy sobie to wyobrazić. Mniej więcej oczywiście. Co do grzbietów. Jedynka oczywiście, i tutaj musimy patrzeć w bardziej w ten sposób, żebyśmy mogli sobie zobaczyć, jak się to wszystko prezentuje. Oraz oczywiście tył. Cena układkowa w przypadku tych z miękką oprawą: 39,99. Powiem szczerze, że no, przystępnie. Warto dodać, że jakość tej. Okładki to nie jest taka miękka okładka papierowa, jak niekiedy w tych właśnie cienkich wydaniach tego typu się pojawiają czasami. Tutaj widać, że jest ona troszeczkę lepszej jakości, co jest akurat na plus w przypadku właśnie tego komiksu. Tutaj oczywiście, jeżeli mówimy o tym drugim, również cena 39,99, czyli jest to niezmienne. Co do samych historii, oczywiście będę chciał Wam zaprezentować zarówno jeden, jak i drugi, jeżeli mówimy o zawartość, ale tytułowi Starzy z Gredzi, no to są właśnie ci trzej panowie, których tutaj widzimy zarówno na pierwszym, jak i drugim tomie i od razu mówię, że ja miałem skojarzenia troszkę tak na wyrost, wspominałem to też przy okazji, Prezentacji tychże pozycji, kiedy otrzymałem paczkę od wydawnictwa Labrum, plus inne, które też wyczekujcie, e, oczywiście, jak najbardziej. I e, tutaj warto przede wszystkim dodać, że właśnie, dwaj czy trzy z. Zaraz, poczekajcie. Zgryźliwi tetrycy, dobrze mówię, dobrze pamiętam ten tytuł, ale coś takiego było. Tam chyba Walter matał jeden z. Ar, aktorów, którzy grali, grał właśnie między innymi tam. Tak on się chyba nazywał. Więc poprawcie mnie, jeżeli się mylę. I tutaj takie skojarzenia miałem. Natomiast jeśli chodzi o samą historię, ona zaczyna się tak wydawać, by się mogło niepozornie. Starszy mężczyzna, który no, wygląda troszkę jak facet w czerni na emeryturze. Udający się do innego, pewnego, też już podstarzałego pana. Oczywiście, możemy się domyślać, że są to nasi główni bohaterowie. Zobaczymy podobieństwa, które pojawiają się na okładce i oczywiście tutaj w samym komiksie, i nic bardziej tutaj dodać nie można. Akcja, oczywiście, gna na łeb, na szyję. Jeden ze starożków z niesamowitą prędkością jedzie swoim, Starym samochodzikiem na pewną uroczystość. Uroczystość, która no, nigdy nie należy do tych przyjemnych, bo nie jest to ani wesele, ani chrzciny, a niestety pogrzeb. No i oczywiście stypa. Tam się dowiadujemy, że tego trzeciego brakującego starszego pana, małżonka poszła do lepszego świata. Jak to by niektórzy mogli powiedzieć. I dopiero tutaj, tak naprawdę, zaczyna się ta właściwa fabuła. Poznajemy charaktery naszych bohaterów, to w jaki sposób się zachowują. Troszeczkę dowiadujemy się o ich historii oraz bardzo istotnych postaciach. Jedną z nich, właśnie jest wnuczka jednego z trzech panów, która. Jest niesamowitą postacią i przyznam szczerze, że od samego początku od razu ją polubiłem. Mamy też oczywiście powroty do przyszłości, jak możemy tutaj zobaczyć. Te takie retrospekcje, które opowiadają znacznie więcej. Tu się dowiadujemy w ogóle ciekawej rzeczy, i to, że jeden z nich idzie właśnie z bronią, nie jest przypadkowe. To musiało się tak stać. Akcja, oczywiście, niekiedy gna na łeb, na szyję. A czasem dostajemy tutaj troszeczkę takiego spowolnienia i rozmowy, które są naprawdę ciekawe. Niekiedy opowieści i ogólnie rozmowy, też i konfrontacje starszych z młodszymi, bywają tutaj przeurocze. Nazwijmy to w ten sposób. Warto też dodać taki mały spoiler: że wnuczka, właśnie jednego z starszych panów jest w ciąży. I tutaj też nie jest wyjaśniona jedna rzecz, bardzo istotna dla właśnie tej osoby. Oczywiście, ja wam nie chcę tutaj zdradzać, co mam na myśli, bo to w sumie też by było spoilerem. Czy w ogóle my się dowiadujemy o tym właśnie fakcie teraz czy później, czy w ogóle jest to wyjaśnione, też musicie sobie sami oczywiście dociec, bo teoretycznie wydaje się, że chyba odpowiedź jest znana, ale może gdzieś. To mi umknęło, ale nie, nie, zdecydowanie chyba nie i trochę to takie może i jest przez to przykre, ale e, oczywiście nie będę tutaj już się nad tym rozwodził. E, co do <laughs> samej e, pierwszej części, ona kończy się czy takim cliffhangerem? W sumie trochę tak, bo też mówimy tutaj o pewnym bogactwie. E, nie powiem, że skarbie piratów. Ale też ma to troszeczkę na rzeczy. Dodatkowym, fajnym też elementem tutaj, który został dodany w pewnym momencie, jest pewna scena, którą. Ona chyba była we wcześniejszym tomie, ale pokazuje ciekawe spojrzenie przemijania czasu, które odczuwają nasi bohaterowie, bo tutaj. Wracają myślami do tego, kiedy byli naprawdę bardzo mali, a widać, że znają się niemal całe życie. I to jest fajne, i takie no, dające do myślenia, że wszystko kiedyś przemija. Że oni już w tym wieku, to mówiąc tak brutalnie, jest im bliżej niż dalej. Niemniej nie widać tego po nich. Ich życie tak naprawdę dopiero się rozkręca. W drugim tomie. Idzie to jeszcze dalej, w ogóle to, co zaczyna się udziać, to w ogóle mnie mega zaskoczyło, bo mówimy o dużych pieniądzach, mówimy o chęci odnalezienia pewnej utraconej, wydawać by się mogło, miłości, a jeszcze do tego pewnej, ja bym powiedział, grupie, naprawdę... Ciekawych starszych osób, które mają swoje miejsce na tym świecie, i ten wiek pokazuje, że są tylko liczbą. Ba, powiem więcej, tu znowu powracamy do przeszłości i jeszcze w innym tonie poznajemy historię kogoś innego, gdzie poszukiwanie utraconych uczuć i pewnej bliskiej osoby wydaje się naprawdę być ogromne. Tu, w ogóle, właśnie, akurat fajnie, że mi się otworzyło na tej scenie, ale kiedy widzimy grupę takich osób, oni są tutaj jak agenci, jak szpiedzy. Mają wykonać pewną misję, naprawdę. Po prostu bawiłem się przy tym świetnie. Humor, który tutaj jest przekazany, niekiedy subtelnie, a czasami dosadnie, też jest no, na swój sposób bardzo zabawny i taki puszczający do nas oczko. Zobaczysz co się teraz wydarzy, więc przygotuj się człowieku. Dokładnie tak tutaj jest. Warto też wspomnieć, że jako całość trzyma się to naprawdę bardzo dobrze, mówiąc brzydko kupy, bo z jednego tomu przechodzimy sprawnie do drugiego. Mamy oczywiście fabularne nawiązania, powiązania, a jednocześnie Dalej jest kontynuowane to, co w sumie sprawdziło się dobrze w pierwszym, właśnie, Tomiku. I sama historia ma jeszcze wiele innych ciekawych elementów, które tutaj poznajemy, których tutaj doświadczamy, tworząc jedną wielką, e, ciekawą historię. Nie powiem, że miałem obawy, ale byłem ciekaw i teraz mogę świadomie, z czystym sumieniem powiedzieć, że historia mi się spodobała. Ale zawsze mówię, że najpierw rysunki, prawda? No i właśnie tutaj pytanie. Jak jest z tymi rysunkami? Przez przynajmniej już kilka, nie kilkanaście minut możecie sobie obcować w takiej formie z... Z tymi dwoma tomikami, no i sami powiedzcie, bo ja śmiało mogę stwierdzić, że rysunki są bardzo ładne. Kolory idealnie dopasowane zarówno do tych obecnych, jak i przeszłych czasów. Jakość tych w ogóle postaci, bo ja to tak na to patrzę, jest. Nie wiem, czemu przychodzi mi na myśl, okreś na myśl określenie w sam raz, bo one są nieprzekombinowane i jednocześnie nie są yy, no, takie za bardzo słabe, bo jedynie co mam czasami wrażenie, może, że właśnie bardzo polubiana przeze mnie postać, właśnie wnuczki jednego ze starszych panów. Tak, jakby troszeczkę można byłoby jej dodać na tych jej rysach twarzy, troszeczkę jakby więcej jakiejś takiej szczegółowości. Nie wiem czemu, ale właśnie gdzie niegdzie takie miałem odczucia. No, bo o ile starsi panowie jak najbardziej są stazi, więc ten czas, ten ząb czasu już gdzieś tam ich nadszarpał, czy nawet tych innych, to właśnie może poprzez taką formę, jest pokazana ta młodość tak nie tym, tym czasem I, i z tego gdzieś to wynika bo tak naprawdę wizualnie nie bardzo mam się do czego przyczepić ten styl mi się spodobał i skojarzenia jeżeli gdzieś tam powiem że miałem czasami do nie wiem czy dać przykład to to będzie błędne ale gdzieś czytając tą historię patrząc na te obrazki mi się gdzieś to trochę kojarzyło z Pakoroką ja wiem że to jest nie do końca właściwe porównanie ale w sposób jaki odebrałem te komiksy te dwa tomiki starych zgredów i w sposób jaki mogłem podziwiać tą oprawę wizualną, a jednocześnie poznawać historię, właśnie to Pakoroka mi przychodzi na myśl. Tak po prostu nie jestem w stanie wytłumaczyć dlaczego, ale to gdzieś właśnie z tym się tak gryzie. Może dlatego też, że w komiksach Pakoroki też mamy do czynienia często ze starszymi osobami, które w jakimś sensie opowiadają swoją historię, albo poznajemy ich losy, i tutaj też to jest. I to jakoś tak ze sobą bardzo współgrało. Graficznie, bardzo ładnie, tak jak mówię, z fajnymi kolorami, ciekawymi, e, narysowanymi, nakreślonymi postaciami. Niekiedy mówię, te twarze młodszych, może mogłyby mieć troszeczkę więcej tej, nie wiem, użyjmy określenia teraz na przykład w głowie mam szczegółowości. Ale to jest takie moje czepialstwo, bo wy wiem, że chcecie, aby czasami ponarzekać trochę na komiksy, powiedzieć, co mi się w nich nie podobało. Tu nie bardzo jest do czego się przyczepić. Bardziej bym powiedział i ponarzekał pod tym kątem, że nie miałem wygórowanych oczekiwań względem tego komiksu. Spodziewałem się, że będzie po prostu okej. Okay. Fajnie przeczytam, może zapomnę, a tutaj właśnie tak nie jest. I aż chciałoby się więcej? Więc tak mógłbym powiedzieć. Oczywiście jest tu też wiele innych ciekawych wątków, przedstawienie, bo nie poznaliście z tego, co powiedziałem, jeszcze wiele wątków fabularnych, podłoża tego. Początków wnuczki, owszem, dziadka też tu zdążycie poznać, ale nie wspomniałem w ogóle o babci, zmarłej babci, która też miała tutaj znaczącą rolę odegraną w tej historii, mimo że już w czasie przeszłym to jednak. Czy choćby nawet ta scena z Mąką, ale to mówię, tego jest tutaj znacznie więcej. I w tak cienkich dwóch, no, no powiedzmy cienkich, zeszytach, tomikach, naprawdę mamy sporą dawkę emocji, historii, żartów i ogólnie fabuły. Więc z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że stare zgredy zostają u mnie na półce i nie zamierzam w żaden sposób się ich pozbywać, nikomu przekazywać. Chcę po prostu się nimi cieszyć, bo to jest bardzo fajna historia, która prosi się o to, aby trwała i trwała. A czy tak będzie? Kto wie? Może kiedyś dostaniemy coś podobnego. Niemniej Starzy zgredzi jak, na, jak najbardziej na plus. Więc na dole, gdzieś tutaj w opisie tego filmu, pewnie jak zobaczycie, to jest link, gdzie możecie sobie nabyć te pozycje, gdybyście chcieli, bądź też te warianty w twardych oprawach, jak wspomniałem. Oczywiście zachęcam Was też do tego, co na początku, aby Wam teraz nie zabierać. Tym czasu, ale oczywiście skomentujcie, polubcie, udostępnijcie. Ciekaw jestem Waszych opinii oraz będzie mi bardzo miło, jeżeli przekażecie tą dobrą nowinę dalej. Więc dziękuję Wam bardzo, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!